Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie. Twoje święte prawo jest światłością, która pozwala mi iść właściwą drogą, bo nie jestem w ciemności. Jeżeli człowiek zniszczy, wyrzuci prawo Boże, słowo, które płynie od Boga, wtedy będzie wchodził coraz bardziej w ciemności. Też Bóg na wszystkich etapach historii posyła do swojego ludu proroków, pasterzy, i jeżeli człowiek odrzuci pouczenia tych, którzy są wysłani przez Boga, będzie się poddawał pod sugestie pouczenia fałszywych proroków. I będzie człowiek też wchodził coraz bardziej w ciemności. Jeżeli zafascynowany różnymi bogactwami innych narodów, człowiek dojdzie do wniosku, że nie chce budować rzeczywistości swojego kraju, swojego narodu na fundamencie prawa Bożego, to mogą przyjść takie ciemności, że dojdzie do zniszczenia całego piękna, które przecież Pan Bóg chciał zachować, ale człowiek bardziej ukochał ciemności niż światło. Kiedy sięgniemy do księgi proroka Jeremiasza, to widzimy, że taka logika działania złego zaistniała w narodzie wybranym. Spalono prawo Boże, odrzucono proroka Jeremiasza i w końcu przyszli Chaldejczycy. I zniszczyli całą Jerozolimę. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, czwartej niedzieli Wielkiego Postu, to zostaniemy pouczeni przez czytanie z drugiej księgi Kronik. To czytanie składa się z trzech części. Pierwsza część wyraźnie mówi, Wszyscy naczelnicy, judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, lekceważyli tych, których Bóg posyłał, lekceważyli ich słowa, wyśmiewali się z proroków i mówi ta druga część z tego czytania z drugiej księgi kronik przyszli chaldejczycy zburzyli wszystko spalili świątynię naród wybrany poszedł w niewolę zastanawiamy się jak to było możliwe że naród niemiecki przez Hitlera został wprowadzony w ciemności tej strasznej ideologii, która doprowadziła do II wojny światowej. Człowiek jest podatny na wpływy ciemności, a jeszcze bardziej. Te wpływy uaktywniają jego serce, jeżeli odrobinę nawet człowiek uczyni szczelinę, by tam swąd szatana się przedostał i umieścił tego człowieka w strasznych ciemnościach. Wiemy, jak straszną była ciemność II wojny światowej. I przyszedł moment po II wojnie światowej, w którym głęboka refleksja nad prawem Bożym, nad chrześcijaństwem, zrodziła myśl, aby tworzyć na kontynencie europejskim wspólnotę, która będzie się szanować, która, trzymając się prawa Bożego, trzymając się Wspólnoty chrześcijańskiej nie będzie przekreślać tego światła, które płynie od Boga. Przyszły jednak lata, gdzie wchodzą nowe ciemności. Zastanawiamy się nad tym, co się obecnie dzieje w świecie, co się obecnie dzieje w Europie. Czas, Odrzucenia prawa Bożego i czas lekceważenia tych, którzy są przez Boga posłani. Może doprowadzić do takich ciemności, że człowiek dozna całkowitego zniszczenia tego piękna, które posiada w sobie, że naród może doprowadzić do takiego zniszczenia. Samego siebie, że zobaczy, iż ciemności, które niby udawały światło, całkowicie podeptały godność człowieka. Wchodzimy w drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Jakże często w tych czasach ze strony Kościoła katolickiego, na czele ze świętym Janem Pawłem II, dochodziły do naszych uszu słowa: Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Miłosierdzie Boże jest tą szansą, Którą człowiek pochłonięty w ciemnościach może z powrotem wejść na właściwą drogę. Jeszcze sięgnijmy do czytania z Księgi Kronik. Mówi nam ta trzecia część w tym czytaniu, że Bóg postanowił przez Cyrusa dać. Taką nadzieję narodowi wybranemu, by z powrotem zbudował świątynię, by po 70 latach strasznej niewoli wrócił do swojej ojczyzny i odbudował piękno narodu wielbiącego i wychwalającego Boga. Bóg jest bardzo miłosierny. Święty Paweł, apostoł w liście do Efezjan, mówi nam wyraźnie o Jezusie Chrystusie, który daje możliwość, aby człowiek wrócił do niego wtedy, gdy się pognębi w różnych ciemnościach. A co mówi do nas Ewangelia święta. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne? Naród wybrany idący z niewoli egipskiej w którymś momencie zmęczony tą wędrówką, tą trudną próbą. Zaczyna się buntować przeciwko Bogu, i przychodzą przedziwne ciemności. Ten naród doświadcza ukąszeń ze strony węży. I niezwykła zapowiedź tego, co się stanie kiedyś, gdy przyjdzie Chrystus na ziemię. Mojżesz umieszcza węża na palu, i każdy, ktokolwiek spojrzał, doznał uzdrowienia, został wyrwany z ciemności i włożony znów w światło życia. W Psalmie 22 czytamy takie słowa: Ja jestem robak, a nie człowiek. Ośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa. Te słowa odnoszą się do Jezusa. Został on powieszony na krzyżu i każdy ktokolwiek, nawet w najbardziej ciemnych rzeczywistościach, jeżeli spojrzy na Chrystusa. To światło płynące od Niego wyzwoli go z ciemności, które prowadzą do zniszczenia. To piękne słowo Boże jest tak mocno napojone nadzieją. Człowiek, który pomylił się, wszedł w ciemności, ma jednak możliwość ma szansę. Aby z powrotem wejść w światłość. I kolejne słowa z Ewangelii Świętej, niech będą dla nas takim podsumowaniem tych refleksji. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Podejmijmy w tym okresie Wielkiego Postu dobre uczynki. Zwróćmy się do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Niechaj to umiłowanie światła tak mocno zaistnieje w nas, abyśmy potrafili o, zdecydowanie odrzucić wszelkie ciemności. Żyjemy w takich obecnie latach, w których na różne sposoby próbuje się włożyć nie tylko pojedynczego człowieka, ale całe narody w ciemność. Ta ciemność może doprowadzić do unicestwienia. Do zniszczenia całych narodów. Bo jeśli człowiek nie będzie miał u fundamentów swojego życia właściwego prawa, to na ciemnym prawie nic nie zbuduje, bo diabeł strasznie nienawidzi człowieka. I on, jeżeli podsuwa swoje prawo, swoje pomysły. Będzie chciał, aby ten, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a więc człowieka, żeby upokorzyć, podeptać i wyrzucić w ciemności potępienia. Oby światło płynące z Ewangelii Świętej, oby światło płynące ze Słowa Bożego objęło całe nasze życie i pomogło nam jeszcze bardziej zachwycić się Bogiem, który nie chce, abyśmy szli w ciemnościach.